Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego kobiety powinny być dumne. Zapraszam. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie, pisze nam święty apostoł Paweł w liście do Rzymian. Katolicka cywilizacja jest cywilizacją, która buduje na szacunku. Jest cywilizacją szacunku, czci. Wszystkie liturgiczne nieczystości Starego Testamentu zostają zniesione za to, zamiast tego, że człowiek czasem stawał się nieczysty, teraz nagle staje się świątynią Ducha Świętego. Staje się mieszkaniem Boga, staje się uczestnikiem boskiej natury. Ta świętość zaczyna przenikać w tym spojrzeniu katolickim. Praktycznie wszystko jest święte. Człowiek staje się święty. Oto jest bowiem on świątynią Ducha Świętego, częścią Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tak Kościół katolicki rozpoczyna od tego, że wszystko uświęca, kanonizuje, błogosławi, konsekruje mnóstwo rzeczy, osób, to rzeczywistości, przestrzeni. Mnóstwo rzeczy zostaje uświęconych, niejako świat zostaje zdobywany powoli przez świętość, a więc przez szacunek. Powiem, świętość oczywiście wiąże się z czcią, z pewnym szacunkiem. Katolicka cywilizacja wszędzie, gdzie się pojawia, powoduje, tworzy tą atmosferę wzajemnego szacunku. Zgodnie ze słowami świętego Pawła, w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Bardzo ciekawy fragment mamy również u świętego Piotra. Pierwszy list świętego Piotra 3:7. Daszcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, to jest życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom. Pamiętajmy o tym, że to pisze rybak z Galilei z pierwszego wieku. To są słowa, które cywilizacyjnie mają ogromne znaczenie. Islam do dzisiaj do tego poziomu nie doszedł. Czyli cywilizacyjnie zupełnie nie jest to oczywiste. Tu nagle prosty, nieuczony człowiek w Galilei mówi rzecz, która wcale nie jest wtedy dla nikogo jakoś szczególnie oczywista. Że kobieta i mężczyzna mają tą samą naturalną, istotową godność. I to jest rzecz cywilizacyjnie bardzo doniosła i to jest jeden z tych momentów, kiedy objawienie faktycznie pokazuje się jako objawienie, kiedy widzimy, że no po prostu zwykły, prosty człowiek z Galilei nie mógł sam na to wpaść. W opozycji wobec teraz tak modnego i tak widocznego feminizmu, który jest ukrytą pogardą dla kobiet, staje właśnie Kościół katolicki i jego nauka. Dlaczego twierdzę, że feminizm jest ukrytą pogardą dla kobiet? Dlatego, że feminizm twierdzi, że kobiety powinny stać się jak najbardziej męskie, tak naprawdę. On uważa, że te cechy, które tradycyjnie przypisywano mężczyznom, są lepsze i dlatego kobiety powinny te cechy przyjąć, naśladować, powinny naśladować mężczyzn. I to jest tak naprawdę uwłaczające. To jest tak naprawdę uwłaczające dla kobiet. Kościół katolicki mówi, że wszystko, co zostało stworzone, jest dobre. Wszystko, co zostało stworzone, jest bardzo dobre. I Pan Bóg, stwarzając ludzi jako mężczyznę i kobietę, chciał właśnie takiego stworzenia. Chciał, żeby mężczyzna był mężczyzną, a kobieta była kobietą. Rozdzielenie płci ma jasny, konkretny cel. Zrodzenie, wychowanie, potomstwo, wzajemne uzupełnianie się w życiu rodzinnym. Dlatego też mężczyzna i kobieta są inni. Ale ta różnica jest piękna, ta różnica jest bardzo dobra. I mężczyzna nie powinien za wszelką cenę próbować stać się jak kobieta, a kobieta nie powinna próbować za wszelką cenę stać się jak mężczyzna. Jest to jakby twierdzenie, że czy mężczyzna powinien stać się jak kobieta, czy kobieta jak mężczyzna, jest uwłaczające po prostu dla jednej ze stron, bo jakoby ta strona musiała się upodobnić do drugiej, jakoby to było z jakiegoś powodu lepsze. Nie. Duma, wielkość kobiety polega na tym, jak ją Pan Bóg stworzył i do czego ją powołał. I do czego ją powołał, to jest też argument świętego Piotra, bowiem są powołane do tego samego celu, do którego i my jesteśmy powołani. Jest to jedność powołania i istotowa jedność.
A więc to słowo duma może się katolikowi w pierwszej chwili źle kojarzyć. Jak to duma? Przecież my musimy być pokorni. Otóż uwaga, Kościół nas uczy, że jak najbardziej powinniśmy być pokorni, ale jednocześnie jak najbardziej powinniśmy być dumni. Powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Powinniśmy być dumni z tego, że zostaliśmy powołani do nieba. Powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy katolikami. Powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami. I jak najbardziej możemy być również dumni z tego, z naszej męskości, czy też z naszej kobiecości. Jednocześnie powinniśmy być pokorni w tym sensie, że powinniśmy uznawać, że wszystko to otrzymaliśmy, że jesteśmy stworzeniami, że jesteśmy absolutnie od Boga zależni, dlatego nie mamy się co tym chełpić, bo co mam, czego bym nie otrzymał? Tak naprawdę wszystko otrzymałem ostatecznie od Pana Boga. I to jest powód, dlaczego powinniśmy się wobec Pana Boga uniżać w sposób nieskończony, a wobec bliźnich pamiętać o tym, że każdy z nas ma taki sam cel, takie samo powołanie, jest to niebo, niezależnie od tego, komu się w życiu, jak tutaj na ziemi, powodzi. A więc wracając do naszych drogich Panie, kobiety jak najbardziej powinny być dumne ze swojej kobiecości. I, drogie Panie, nie dajcie sobie wmówić, że macie kogokolwiek naśladować. Tak jak wspomniałem, Pan Bóg stwarzając obie płcie widział, że wszystko to jest bardzo dobre. Również właśnie ten podział na płeć. I są oczywiście różnice pomiędzy kobietą i mężczyzną. I te różnice są oczywiście bardzo widoczne i jednocześnie są one bardzo piękne. Mężczyzna w wielkim skrócie bardzo koncentruje się, czy bardziej koncentruje się na przedmiotach. Kobieta z kolei bardziej na osobach. Mężczyzna ma znacznie większą, przeciętnie oczywiście, to mówimy o pewnych przeciętnych, ma znacznie większą skłonność do rywalizacji. Kobieta z kolei ma znacznie większą tendencję do empatii. Przeciętnie masa mięśni mężczyzny jest proporcjonalnie większa do masy, proporcjonalnie do masy ciała jest większa niż u kobiety. Natomiast w przypadku kobiety, kobieta ma chociażby znacznie więcej systemów obronnych przed bólem. Mężczyzna jest, podsumowując, można powiedzieć, człowiekiem akcji. Jest nastawiony na działanie, na świat zewnętrzny, na zdobywanie, czynienie, działanie. Kobieta jest zdecydowanie bardziej nastawiona na relacje, dlatego można by powiedzieć, że kobieta jest człowiekiem relacji, mężczyzna człowiekiem akcji, bardzo upraszczając, kobieta człowiekiem relacji. I widać to, myślę, że w bardzo, bardzo wielu aspektach naszego życia. Oczywiście mówimy tutaj o pewnych tendencjach. To nie oznacza, że mężczyzna jest całkowicie inny, kobieta całkowicie inna i tutaj nie ma żadnego przemieszania i tak dalej. To jest oczywiste, że nie mówimy tutaj o jakichś zupełnie dwóch odrębnych światach. Wszystko to jest jednak, ten podział jest dobry, potrzebny i piękny. Wszystko to jest uwarunkowane naszym, czy też po prostu innym powołaniem. Powołaniem tutaj w sensie ziemskim. Otóż, jeśli nasz gatunek ma przetrwać, to siłą rzeczy kobiety muszą rodzić dzieci. Siłą rzeczy większość kobiet musi rodzić dzieci. Jeśli nasz gatunek ma przetrwać, jest to po prostu konieczne. Nikt tego za nie nie zrobi. A więc podstawowa struktura rodzinna warunkuje te różnice płciowe, o których przed chwilą mówiłem. I oczywiście w ten sposób kobieta najpierw musi 9 miesięcy nosić dziecko pod swoim sercem. Później to dziecko wymaga przez długi czas szczególnej opieki. I tutaj ta empatia, ta wrażliwość, ta podzielna uwaga, to wszystko ma tutaj ogromne znaczenie. Właśnie empatia, która pozwala odczytać potrzeby tego dziecka, które przecież jeszcze nie potrafi mówić. Podzielna uwaga, która potrafi się właśnie skupić na kilkorgu dzieci. To jakby bez wątpienia ogromna część właśnie tych typowo kobiecych cech jest właśnie tutaj potrzebna, właśnie w tym życiu rodziny, bo oczywiście to jest typowo kobiece powołanie. Oczywiście z punktu widzenia natury jest to zupełnie oczywiste, to znaczy nie może być inaczej, w sensie gatunek ludzki zginie, jeśli kobieta nie będzie dobrze spełniała tych swoich funkcji. Podobnie jeśli mężczyzna nie będzie spełniał swoich funkcji, to jest oczywiste. Natomiast to wszystko jest bardzo dobre. To powołanie jest wielkie i piękne. Tak Pan Bóg chciał, aby to było w tym świecie i dlatego wszystko to jest bardzo dobre. Piękne jest to porównanie, jeśli chodzi o rodzinę,
serce i głowa, mężczyzna jako głowa, kobieta jako serce. Serce jest ukryte wewnątrz, tak jak kobieta, która jest ukryta wewnątrz rodziny, można powiedzieć. Ukryte wewnątrz, nieustannie bijące, jednocześnie oczywiście wrażliwe, czułe, to postrzegamy jako źródło naszych emocji, kochające, osłonięte przez ciało, nieustannie bijące, działające nawet we śnie, to znaczy jakby to nieustanne, nieznużone, jednocześnie empatyczne. I mężczyzna jako głowa, czyli bardziej wystawiony na zewnątrz, bo siłą rzeczy, jeśli kobieta musi się opiekować dziećmi, a przez duży okres czasu po prostu musi, tak, to jest koniecznie potrzebne, to ktoś musi o nią zadbać, ktoś musi tej rodzinie dostarczyć wszystko, co jest potrzebne. Mówię tutaj o takim naturalnym porządku rzeczy. To nie znaczy, że nie może być wyjątków. To nie znaczy, że może to wyglądać różnie w konkretnej sytuacji, może nawet nie być w tym nic złego. To jakby nie mówię tutaj, mówię tutaj o pewnych zasadach, o tym, co natura, która jest dziełem Pana Boga, do czego ona dąży, jakie rozwiązania ona znajduje, czy jakie rozwiązania są po prostu zapisane w naszej naturze. Oczywiście wszystko z woli Pana Boga. Głowa wystawiona na zewnątrz, siedlisko zmysłów, więc otwarta na ten świat zewnętrzny i wystawiona, rozglądająca się, szukająca rozwiązań i jednocześnie to siedlisko intelektu, czyli mężczyzna, który powinien właśnie jako głowa, jako że jest wystawiony na zewnątrz, podejmować te decyzje, które dotyczą tego życia zewnętrznego rodziny, bo jako że bardziej jest to do zasady, tak, bardziej wystawiony na zewnątrz rodziny, powinien mieć tam lepszą orientację. Niekoniecznie musi to zadziałać, natomiast jakby co do istoty rzeczy, tak to jest skonstruowane. Dlatego jest zdecydowanie bardziej nastawiony na rzeczy, na te przedmioty zewnętrzne, na to, żeby działać, czynić, zdobywać, bronić tej rodziny. Tak? Kobieta natomiast jako serce ukryte, to w ciele nieustannie bijące, empatycznie kochające. I oczywiście nic to kobiecie nie dodaje, gdy próbuje stać się takim człowiekiem akcji, próbuje naśladować typowo męskie cechy. Wręcz przeciwnie, świadczy to o tym, że uznaje, że te są lepsze, a to jest fundamentalny błąd. One nie są lepsze. Nie jest lepsze być głową niż być sercem. Nie jest lepsze być mężczyzną niż być kobietą. Pan Bóg chciał, aby ludzie istnieli jako mężczyzna i kobieta. I musimy być dumni, szczęśliwi z tego, że jest właśnie w ten konkretny sposób. I mężczyzna powinien być dumny z tego, że jest mężczyzną, kobieta powinna być dumna z tego, że jest kobietą. Tak jak ludzie właśnie w katolickiej cywilizacji byli dumni ze wszystkiego, co otrzymali. Byli dumni z tego, że są szewcem, że są członkiem jakiegoś cechu, że jest kimś po prostu, tak ze wszystkiego, co otrzymali, czym byli, po prostu ludzie byli dumni. To jest słuszne podejście, jak najbardziej. Pamiętając o tym, że jesteśmy tylko słabymi grzesznikami, powinniśmy być dumni z tego, cośmy otrzymali. W obliczu teraz tych zamachów na ludzką naturę, również zamachów na kobiecość, potrzebujemy dumnych, silnych kobiet. Kobiet, które wiedzą, kim chcą być, które rozumieją, co to znaczy jest być kobietą i które są dumne z tego, że są kobietami, które są dumne ze swej kobiecości, które są dumne ze swojej empatii, ze swojej wrażliwości, ze swego powołania. To jest rzecz wielka, piękna i tak bardzo potrzebujemy takich kobiet, które będą niejako mogły się przeciwstawić wobec tego zalewu, tego neopogaństwa i szaleńczych ideologii, które między innymi właśnie chcą zniszczyć kobiecość, chcą sprawić, żeby kobiety chciały stać się jak najbardziej męskie. A więc, drogie Panie, w swoim zachowaniu, w swoim słownictwie, w swoich strojach starajcie się pokazywać tą dumę z kobiecości. Niech to będzie widoczne, że jesteście dumne z tego, że jesteście kobietami, że jesteście dumne ze swojego powołania, ze swojego matczynego powołania jak najbardziej, bo każda kobieta ma matczyne powołanie. Czy ono jest realizowane konkretnie w rodzinie, czy nie, to jest rzecz już w tej chwili drugorzędna. To znaczy i zakonnica ma jak najbardziej matczyne powołanie i
Kobieta żyjąca, samotna, żyjąca w świecie również ma matczyne powołanie. Siłą rzeczy kobieta pragnie być tą matką dla kogoś i siłą rzeczy stanie się tą matką dla kogoś w ten czy w inny sposób, na poziomie duchowym, naturalnym czy jakimś pośrednim. To naprawdę nie jest tak bardzo istotne w tej chwili. W każdym razie jak najbardziej potrzebujemy tej dumy. Dumy z tego, właśnie z kobiecości, zrozumienia tego i bycia naprawdę dumną kobietą. Drogie dziewczęta, nie naśladujcie tych najgorszych tak męskich zachowań. Niech w waszym języku, w waszym zachowaniu, w waszych strojach będzie widać, że szanujecie siebie, że jesteście dumne z tego, że jesteście kobietami, że jesteście dumne z waszej większej empatii, z waszej wrażliwości, że naprawdę jesteście z tego dumne. Nie tolerujcie w waszym towarzystwie zachowań wulgarnych, chamskich. Jeśli wy będziecie siebie szanować, to wtedy również i wasi rówieśnicy będą was szanować. I to działa ogólnie. Jeśli my będziemy się szanowali, to wtedy będziemy wzbudzać też szacunek i u innych. A więc dbajmy o to i pamiętajmy o tym, że odbudowanie naszej cywilizacji to jest między innymi odbudowanie właśnie tego, tej wielkości, zrozumienia wielkości swego powołania, tej dumy z tego, że jesteś kobietą, że jesteś mężczyzną. O mężczyznach też jeszcze powiemy sobie w następnym materiale. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.